W naszym kraju rocznie ponad 170 tysięcy osób zapada na chorobę nowotworową, a ponad 1 000 000 jest w tej chwili dotkniętych tą chorobą, czyli żyje z chorobą, jest wyleczona po tej chorobie. I stąd takie ważne jest, aby właściwie choremu pomóc od początku. Zachorowanie na nowotwór, na raka jest zawsze kryzysem wielowymiarowym. Jest to choroba, która niesie za sobą konsekwencje fizjologiczne, fizyczne, niesie za sobą konsekwencje psychiczne, ekonomiczne, społeczne i wszystkie te naraz kryzysy zbiegają się w jednym miejscu u osoby, która zachorowała i w całym jej otoczeniu. Także takie miejsce, w którym pacjenci i ich rodziny mogą uzyskać rzetelne informacje, wsparcie, poradę, czy wreszcie mogą się wypłakać po prostu zwyczajnie, jest absolutnie niezbędne. Dla mnie powstanie takiego centrum kryzysowego jest zupełnie niesłychane, ponieważ kiedy ja przechodziłam chorobę wiele, wiele lat temu, raka piersi, to nie było właściwie żadnych informacji. Centrum kryzysowe jest ważne ze względu na zawartość i różnorodność podejmowanych w nim tematów. Pacjentka na każdym etapie swojego leczenia będzie mogła się zaznajomić z informacjami zawartymi na tej stronie internetowej, a także przygotować się do rozmowy z lekarzem. Centrum kryzysowe jest ważne, dlatego że jest napisane w sposób przyjazny pacjentowi, czyli w języku pacjenta. Tłumaczy bardzo prosto wszystkie zagadnienia, wszystkie pojęcia, którymi my dysponujemy na co dzień, a których pacjent niekoniecznie rozumie. Ta inicjatywa pokazuje, jak wiele mamy do zrobienia, aby polski pacjent był w pełni poinformowany o swojej chorobie, aby moment rozpoznania choroby nie był dla niego dramatem nie do przezwyciężenia i abyśmy mogli nawiązać wspólny język z chorymi, tłumacząc im w sposób jednoznaczny, jak będzie wyglądało jego leczenie, że ma szansę na pełne wyleczenie, że ma szansę na długie życie dzięki stosowaniu nowoczesnych metod leczenia przeciwnowotworowego. To jest absolutnie inicjatywa pewnego poukładania drogi pacjentki, która od nas, lekarzy, wymaga również pewnej aktywności. Aktywności nie tylko w uczeniu się coraz to nowych procedur medycznych, ale przede wszystkim zrozumienia tego, czego pacjentki od nas oczekują. Centrum kryzysowe, wedle mojej opinii, spełnia rolę takiego poradnika. Powiedziałbym nawet, że więcej niż poradnika, jest taką ręką mamy, która łapie pacjenta za jego rękę i krok po kroku prowadzi w tej bardzo burzliwej i trudnej przygodzie zwanej choroba onkologiczna.